kolejne spotkanie. Dzisiaj naszym gościem jest postać, której przedstawiać nie trzeba. Profesor Krzysztof Rybiński, profesor SGH, były wiceprezes Narodowego Banku Polskiego. Postać, która już od wielu lat wspomina o tym, że rola Azji we współczesnym świecie wzrasta i że powinniśmy na to zwrócić większą uwagę. Cieszymy się, że tak licznie przybyliście na to kolejne spotkanie. Witamy Was bardzo serdecznie. Witamy też wszystkich naszych sympatyków i czytelników, którzy dzisiaj za pośrednictwem internetu łączą się z nami w tej internetowej transmisji. Pozdrawiamy Bydgoszcz, Szczecin, Białystok. Wiem, że tam nas czytacie. Pozdrawiamy również Szanghaj, New Delhi, Pekin i Hongkong. Witamy Was bardzo serdecznie i liczymy na Wasze pytania także w trakcie spotkania, że będziecie aktywnie w tym spotkaniu uczestniczyć. Profesor Rybiński jest wielkim zwolennikiem też nauki języka chińskiego, jak rozmawialiśmy przed spotkaniem. Michał. No właśnie, i też jest nazwa patrona naszej dzisiejszej imprezy, czyli Szkoły Językowej TENKAO. Więc wszystkich z Państwa bardzo gorąco, mogę powiedzieć, że zachęcamy do nauki języka chińskiego. Tam są również też ulotki dotyczące szkoły. Ponieważ my też sami zdarza nam się, że mówimy w języku chińskim, no to gwarantujemy, że jest to szkoła o bardzo wysokim poziomie, gwarantujemy jej rzetelność. Zapraszamy też wszystkich w wolnym czasie do restauracji Chinese Garden, najlepszej takiej restauracji w Warszawie. Sam jadłem, to jest autentyczne chińskie jedzenie, potwierdzam. I proszę Państwa, formuła naszego dzisiejszego spotkania. Taki krótki wstęp profesora, a potem pytania z Państwa. Wiem, że macie wiele pytań, wiele kwestii Was ciekawi. A paradoksalnie to nasze dzisiejsze spotkanie poświęcone Chinom i Polsce. No, chcieliśmy zacząć od Afryki, bo ona jest takim punktem wyjścia do tego dzisiejszego spotkania. Profesor Rybiński w takim jednym z wywiadów tuż przed tym naszym spotkaniem mówił o tym, że gdzie najlepiej zobaczyć ten zmieniający się układ sił? No, najlepiej zobaczyć w Afryce, która jest takim terenem, areną, gdzie rywalizują ze sobą USA, Unia Europejska i Chiny. No i tam to starcie jakby zaczyna być coraz bardziej na korzyść Chin. Także witamy Panie Profesorze i prosimy o rozpoczęcie spotkania. Powitajmy naszego gościa, brawa. Zanim o tej Afryce, to jedno słowo wyjaśnienia. Ja nie jestem sinologiem, więc nie mam tak głębokiej wiedzy o Chinach jak profesor Guralczyk, chociażby, który jest panią wiedzy i szereg innych osób, które zajmują się badacze Chinami. Ja jestem ekonomistą, który patrzy na Chiny jako na siłę, która zmieni wszystko. Zmieni wszystko. Czyli zmieni to, jak go języka się uczymy, zmieni to, gdzie inwestujemy pieniądze, zmieni to, w jaki sposób prowadzimy politykę gospodarczą, zmieni temperaturę na Ziemi, jeżeli wierzymy dla tych, którzy wiedzą o globalnym ociepleniu. Ja każdą z tych testów mogę uzasadnić, tak? Ale wejście Chin, jeżeli ono będzie kontynuowane, ryzyka, które rozmawiamy, zmieni wszystko. Od temperatury po to, na jakie lektoraty nasze dzieci będą się zapisywały za 10-15 lat. Moje dzieci już coraz się uczą chińskiego. Nie wiem, czy Państwo zauważyli taki artykuł w jednej z gazet niedawno, który pokazuje, że premia dla profesjonalisty za znajomość języka chińskiego wynosi 8%. Za 10 lat to będzie, moim zdaniem, 30 albo 40%. I proszę nie liczyć na to, że Google zrobi taki aparat. On będzie go zrobił, tak? I to będzie można mówić się to po polsku, tam Chińczyk, on słyszy, jak to po polsku, po chińsku, ale nie da się zastąpić aparatem Google'a osobistych relacji i kultury, tak? I znajomości kultury. Także ta premia będzie coraz wyższa. To tyle na wstępu, także proszę patrzeć na ekonomistę, który widzi w Chinach taką rolę globalną i stara się zrozumieć, co z tego może wyniknąć. Faktycznie prawie zaczęła jest Afryka. Chiny skolonizowały Afrykę. Znaczy, jak spojrzymy na to, co Zachód, rozumiany jako kraje demokratyczne po północnych Atlantyku, osiągnęły w Afryce, to jest dramatyczna porażka. Jak Państwo spojrzą na milenijne cele rozwojowe, Millennium Development Goals, to tam widać, że poza jednymi czy dwoma celami inne, nie dość, że nie udało się je zrealizować, ale w wielu wskaźnikach się cofamy. Tak? Liczba śmiertelnych urodzin noworodków, czy AIDS, porażka za porażką. Tak? Czy to pokazuje, że świat Zachodu odniósł podobną porażkę, jeśli chodzi o wyjęcie Afryki Subsaharyjskiej ze strasznej biedy, bo pieniądze z Zachodu przychodziły do Afryki i myśmy mówili, dobrze, dostajecie pieniądze na
politykę rozwojową, Bank Światowy wam da, to pod warunkiem, że spełnicie ileś tam warunków, czy wy staniecie się podobni do Zachodu. Więc będzie corporate governance, w krajach afrykańskich będzie demokracja, będzie przejrzystość, nie będzie korupcji, dostaniecie do tych pieniędzy. Oczywiście Afryka nie upodobni się do Europy, nigdy tak nie będzie. A Chińczycy przychodzą do krajów afrykańskich i mówią: wy jesteście tacy, jesteście, nam to odpowiada, my z wami zrobimy biznes. My wam zbudujemy infrastrukturę w miastach, budujemy wam muzeum, założymy Instytut Konfucjusza, oczywiście najlepiej kilka, a przy okazji postawimy fabrykę cementu, tak żeby 100% cementu trafiało w eksporcie do naszego kraju, bo my potrzebujemy bardzo dużo cementu. I nie potrzeba ani corporate governance, ani praw człowieka, im to odpowiada, żeby Afrykanie byli tacy, jacy są. Przykład, historia z czasów, kiedy byłem tym, się nazywa Adrian Governor w Banku Światowym, w konstytuancie szwajcarskiej, gdzie Polska, no, oni mają dyrektora, wicedyrektora, ten dyrektor Szwajcarii opowiada sytuację, że negocjujemy pożyczkę z Banku Światowego rozwojową dla kraju, z naszej konstytuanty, byłego kraju Związku Radzieckiego i pożyczka w wysokości 75 milionów dolarów. Duża jak na ten kraj, 75 milionów dolarów, 2 lata negocjacji, 100 warunków do spełnienia, w końcu udało się doprowadzić do konkluzji, podpisujemy umowę. Dzień przed podpisaniem umowy telefon z ministra finansów z tego kraju do Banku Światowego, że on nie chce tej umowy. Jak to, 75 milionów dolarów, bardzo mam potrzebę, 2 lata negocjacji. Ale właśnie wczoraj dostaliśmy bez warunków pożyczkę z Chińskiej Republiki Ludowej w wysokości 500 milionów. Oczywiście to nie są pieniądze tanie i darmowe. Jak się spojrzy na dłuższym okresie, to może się okazać, że to są bardzo drogie pieniądze. Że ten biznes, który Chińczycy zrobią, to będzie wielki, wygrany chiński biznes czy kraj, a mały, mniejszy wygrany Afryka. Ale to po prostu jest inne podejście do robienia biznesu z Afryką. To słowo China Africa, które się pojawiło, jest nie bez podstawy, ten most między Chinami a Afryką. Czy w 2007 roku, gdzie w Chinach pojawiło się chyba 48 przywódców krajów afrykańskich, wielu z nimi nie usiadło razem przy jednym stole, bo się nienawidzą. Ale do Chin przyjechali, bo wiedzą, że stamtąd mogą przyjść potężne pieniądze na finansowanie rozwoju czarnego lądu. Tylko przypomnę jeszcze raz, 50 lat temu Europejczyków było 700 milionów, Afrykańczyków 200 milionów. Na przełomie milenium Europejczyków było 700 milionów, Afrykańczyków było miliard. Jeżeli prognozy demograficzne się spełnią, Europejczyków będzie za 40 lat 700 milionów, czyli tyle co 50 lat temu, Afrykańczyków będzie 2 miliardy. Z 200 milionów na 2 miliardy w 100 lat. Chyba, że się coś stanie z demografią, a demografia jest raczej bardziej przewidywalna niż cokolwiek innego. I to pokazuje, że Chińczycy grają swoją wielką grę obliczoną na milenium, na stulecie czy na 50 lat, jak ten generał Zheng He, który jak 100 lat przed Kolumbem wypływał w morze, to Chińczycy 50 lat wcześniej posadzili drzewa, żeby było na tym masz tych statków, które wypływały w morze. I oni tak myślą. I Chińczycy ograją nas, jak nas ograli już w Afryce i tam nie mamy żadnych szans. Nawet jak się Bank Światowy i IMF zmieni i tam weźmiemy Chińczyków, Turków, Meksykanów do Managing Board i zlikwidujemy wpływ, czy ograniczymy wpływ Amerykanów, czy Europejczyków, oni nas już ugrali w Afryce. Afryka została skolonizowana przez Chińczyków. I tak samo nas ograją, jeśli chodzi o surowce, nie wiem, czy Państwo widzieli tę mapę. To też jest w Afryce się dzieje, ale nie tylko. Gdzie Chińczyków nazywa się, to się nazywa kalmar wampir. Kalmar wampir to jest takie stworzonko, które żyje 4 km w głębinach. Na swoim blogu pisałem. I ono tak jest czerwone. I ma takie 8 łapek, one są połączone błoną. Jak on tę łapkę wyciągnie, to wygląda jak globowy. Wrzucał macki, wyjmował globowy. Jak spojrzę na działalność chińskich firm, tam gdzie pozyskują surowce, czyli China Shadow Corporation i kilka innych, to tylko ta jedna firma, według danych, które widziałem na koniec 2008 roku, tylko CNPC prowadziło 75 projektów na całym świecie. Każdy z nich był nakierowany na pozyskanie surowców, albo dostawy do surowców przez przejęcie innych. Jak spojrzymy na plany rurociągów i gazociągów, które biegną od Chin, wszystkie strony faktycznie wyglądają jak taki kalmar wampir. I proszę się nie dziwić, w Polsce jeszcze to nie napisali, ale zaraz napiszą, że wyciekła wczoraj do mediów tajna notatka Instytutu Badawczego Bundeswehry, gdzie niemieccy specjaliści twierdzą, że zbliżają się wojny surowcowe. Znowu nas Chiny ograją, bo Chiny już dawno w te wojny surowcowe grają i za dużym kosztem pozyskują dostęp do surowców.
na wszystkie możliwe sposoby, więc jak przyjdzie moment, kiedy cena ropy skoczy na $500, to oni będą na to gotowi. Nie możemy na to niestety gotowi nie być, bo my mamy demokrację, oni mają wtedy jeszcze panować. Afryka pokazuje to bardziej niż jakiekolwiek inne miejsce, że myśmy z Chinami już to starcie przegrali. Wniosek z nimi budować się nie da, trzeba robić biznes. Dobrze, słuchajcie, w takim razie prosimy o pytania. Spotkanie, myślę, potrwa do około 20, czyli około 2 godzin. Zostało nam tak z półtorej godziny na pytania, więc zapraszam. Liczę na interakcję. Tak. Pan kieruje uchę. Proszę bardzo. Wojciech Ruszkiewicz, Związek Regionalnych Odpadów Lotniczych i Biura Zarządu w Warszawie. Panie profesorze, ponieważ tak się składa, moja obecność tutaj moich kolegów jest związana z branżą lotniczą i z pewną przyjemnością wysłuchuję pańskich tez, jakkolwiek one są niepokojące z punktu widzenia Europejczyka. Ale ponieważ prowadzimy od niedawna, ale jakiegoś półtora miesiąca rozmowy z dwoma potencjalnymi partnerami chińskimi, którzy by mieli operować do Warszawy lub do Krakowa. Ponieważ LOT pierwotnie coś tam robił i próbował nawet to połączenie wylansować, no i z niewiadomych przyczyn po 3 miesiącach zlikwidował połączenie Warszawa-Pekin. Natomiast ja reprezentuję Związek Regionalnych Portów Lotniczych. Jeden intensywnie, a drugi mniej intensywnie, to regionalne porty lotnicze interesują się takim połączeniem. Moje pytanie przy tym przedługim wstępie jest takie właśnie, czy robić biznes, czy prowadzić wojnę? My uważamy, że podobnie jak pan, czy zabraniać dostępu do rynku lotniczego. Mimo że dla Chińczyków polski rynek lotniczy jest tylko fragmencikiem układanym. Ale wydaje się, że skoro z lokalnych, w sensie Europy Środkowej, portów lotniczych lata codziennie około 200 do 300 Polaków mieszkających w Polsce, prawda, ponieważ nie ma bezpośredniego połączenia, no to my wychodzimy naprzeciw. I co by pan doradzał wobec tego? Ja rozumiem, że LOT nie otwiera tych połączeń, bo im się nie opłaca. Tak, to jest, znaczy, to jest, ja myślę, tak to rozumiem, to właśnie inne powody. Natomiast kiedyś jak byłem w Dublinie, to dlaczego to się z tym wiąże, i ta moja żona przez miesiąc pracowała, więc ona wynajmowała tam pokój takiej rodziny, akurat szef, ten właściciel tego domu, to mieszkanko wynajmował, był szefem transportu miejskiego w Dublinie. Mówił, że gdyby do tego podejść czysto biznesowo, to musiałby zamknąć połowę linii w Dublinie i wtedy by przedsiębiorstwo generowało zyski. I tak generuje zyski, dlatego że oni, utrzymując te połączenia, szacują, jaka jest społeczna stopa zwrotu z tego, że na to połączenie jest. I ono generuje biznes, generuje przychody zupełnie gdzie indziej, mimo że na tej linii liczba kasowanych biletów faktycznie jest mała. I mi się marzy, żebyśmy w którymś momencie spojrzeli na polskiego przewoźnika, jak ma być narodowy, i się zaczęli zastanawiać, na ile przewoźnik może mieć wkład w realizację strategicznych interesów Polski. I na to potrafili wycenić i pokazać to, nawet powiedziałbym, w bilansie lotu, tak już mówię językiem, gdzie accountants by mnie tutaj zamontowali, bo są wartości niematerialne, tak? Czyli rozwój, pozytywny wpływ na interesy gospodarcze kraju, i jak to wycenić w bilansie lotu, tak? I warunku strat zysku. Ale to jest taki moment, że jeżeli mówimy o nowym przewoźniku, to chcemy to sprzedać w Hanzie czy komuś, nie wiem komu, prawda? Bo to sprzedajemy. Niech to będzie, niech zamkną połączenia, które latają pod inną flagą. Jeżeli ma się narodowego przewoźnika, powinien pomóc nam realizować nasze narodowe interesy. Jest absolutnie przekonany, że w naszym narodowym interesie jest to, żeby rozwijać biznes z Chinami. Na zasadzie wygrany. Nie da się rozwijać biznesu, jak nie będzie tam regularnego, dobrego połączenia lotniczego. Jeżeli są to robić Chińczycy, bo my nie potrafimy, to robią Chińczycy. Ale niech to połączenie będzie. Jest nam bardzo potrzebne, moim zdaniem. Też dlatego, że my nie umiemy wykorzystywać kapitału, który my tam mamy zgromadzony. Akurat nie mogę Państwu, nie jestem w stanie podać świeżego przykładu z Chin, ale